Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z Alwinem, żeby powiedzieć Wam trochę o spacerze. Alwiśku. Trzeba było zmienić miejsce nagrywania. Pies nie chciał przesunąć się ze słońca. Ale wracając do spaceru. Zanim do niego przejdziemy, przenieśmy się na razie w social media. Jak wchodzicie na Facebooka i zaczynacie scrollować tablicę, to co jakiś czas chcecie się zatrzymać na chwilę, żeby na przykład przeczytać wpis Bavari Team, albo żeby obejrzeć filmik, albo żeby polajkować zdjęcie swojego znajomego. Social media są też prawdopodobnie dla Was źródłem informacji o tym, co dzieje się wokół Was. I teraz, co jest dla naszego psa Facebookiem? Macie pomysł? Dla naszego psa takim Facebookiem jest spacer, ponieważ na co dzień wie, co dzieje się w domu, ale wychodząc na spacer, zyskuje przestrzeń na to, żeby pozyskać informacje na temat tego, co się dzieje w środowisku. Czyli na przykład, jaki pies tędy szedł, albo jaka sunia obsikała, jakiś hydrant. I przez zatrzymywanie się i wąchanie zapachów, on robi dokładnie to samo, co my, jak czytamy wpis, albo nawet jak Ty teraz oglądasz ten filmik. To dlaczego? Jak my scrollujemy social media, to nikt nie ciągnie nas, żebyśmy scrollowali coraz szybciej i później wracali. A my, jak idziemy z psem na spacer, to nie pozwalamy mu się zatrzymać i poniuchać. Tak, i to jest taki apel, taka moja prośba, a i prośba od psów, żebyście następnym razem, jak wyjdziecie na spacer, to poczekali na swojego psa. Ja wiem, że czasami pada i czasami wieje i czasami jest mało czasu, ale uwierzcie mi, wtedy dużo łatwiej i przyjemniej będzie Wam się razem spacerować. Już biegnę z przykładem, jak ja czekam na Alwina. I to super, mogę mu się trochę poprzyglądać. Zobaczmy. Czasami w planowaniu może to troszkę utrudnić, bo nagle spacer nam się wydłuży, ale uwierz mi, że zrobienie krótszej pętli, krótszej drogi, jeśli chodzi o metry, kilometry, będzie dużo bardziej wartościowe dla psa, jeśli będzie zawierało niuchanie, niż zrobienie nie wiadomo ile kilometrów szybko na krótkiej smyczy. Więc bardzo Was proszę i bardzo Was zachęcam do tego, żeby jeszcze na dzisiejszym spacerze zatrzymaj się. I wszystko będzie dobrze. Zrób mniej kilometrów, ale więcej czasu spędźcie na tym, żeby eksplorować środowisko, a Ty w tym czasie będziesz mieć szansę popatrzeć na swojego psa. Mam nadzieję, że będą miłe Wasze spacery. Do zobaczenia. Cześć!